To, że Valve ostatnio nawala, jeśli chodzi o rozwijanie CS2, to już wiemy, ale na szczęście jest ktoś, kto w przeciwieństwie do nich robi to dobrze. A chodzi mi oczywiście o mapmakerów, moderów i ogólnie serwery społeczności. To, co ostatnio powstaje, świetnie obrazuje, jakie możliwości ma nowy silnik, dlatego dzisiaj testujemy sobie kilka z najlepszych trybów społeczności, jakie obecnie cieszą się dość dużą popularnością w CS2. A jeżeli chciałbyś pootwierać sobie skrzynki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę GeForce Skins, gdzie z kodem KIFI dostaniesz plus 5% więcej do wpłaty oraz jedną darmową skrzynkę. Na samej stronie jest kilkadziesiąt skrzynek do wyboru, a do tego codzienny bonus, kontrakty i możliwość tworzenia własnych skrzynek. Na stronie regularnie organizowane są też ciekawe eventy z limitowanymi skrzynkami. Jeżeli jesteś pełnoletni i chcesz sprawdzić stronę, to koniecznie wbijaj z linku w opisie i skorzystaj z kodu KIFI. A zaczniemy, słuchajcie, sobie od Defrana. Ostatnio pokazywałem wam mapę Playground, która była bardzo, bardzo ładna i to jest mapa od tego samego twórcy. Kolejna i zaczynamy, słuchajcie, nietypowo, bo od tego, że jestem terrorystą, więc będę tutaj odpalać pułapki. Troszkę się zagadałem, zapomniałem tych pułapek odpalić na początku, ale dobrze. Widzę, że parę osób i tak tam postanowiło zginąć. O, dobra, to nie jest ta pułapka! Dobra, okej. Ktoś tam chyba przeszedł. Dobra, ten gościu przeszedł, więc będzie trzeba uważać. I jak widzicie, to jest kolejna część tej mapy. No nie powiedzcie mi, że nie wygląda to epicko. Totalny taki Westwood, nawet coś lepszego niż Westwood tak naprawdę. Dobra, czy ja tu mogę coś zmienić? Dobra, bo ten gościu mi zaraz... Dobra, muszę uważać. On jest tutaj za szybki. Niech tam się powybijają, bo oni i tak się sami powybijają, to nie ma problemu. Ale tego gościa muszę tutaj jakoś zbejtować na to, żeby... No właśnie! Ej! To tylko w ten sposób? Dobra, nie przeżył, bo tutaj spadły kamienie. No ta mapa jest niesamowita po prostu. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wszystkich ogarnąć. To jest kolejna część tej mapy. Ja bym chciał wam pokazać, jak ona wygląda, ale tak naprawdę warto byłoby się skupić na tym, jak ona działa, bo działa ona niesamowicie. I... Czekajcie, no właśnie nie chciałbym, żeby ten gościu mi uciekł. Halo. Dobra, odpalam wszystkie pułapki i lecę. Słuchajcie, kolejna część mapy. No nie ma tutaj czasu, żeby pokazać, bo gościu jest naprawdę szybki. Chociaż chyba teraz... Dobra, coś tam został, ale dobra, jest moment teraz. Jest! Dobra! Mam go! Został jeden, ostatni. No nie wiem, czy dawać mu przejść to, czy nie. Dobra, tutaj miał farta, ale czy jest jeszcze dalsza część mapy? Tak, mam okazję pokazać wam wszystkie elementy, fajnie, bo jako terror to tutaj mogę wam pokazać wszystko, więc w sumie dam mu przejść, idź sobie kolego, idź. No niech będzie, w sumie został jeden, mógłbym nawet poczekać, może wybierze jakiś pojedynek i wtedy fajnie by było wygrać, także jeżeli uda mu się, no właśnie, przeżyć tą pułapkę, no to idźmy dalej, słuchajcie, zobaczcie, to jest kolejna i chyba już ostatnia część tej mapy, która wygląda po prostu epicko, zarówno z tego miejsca, jak i z miejsca, jak idziemy po prostu, no bo tam też jako anty też fajnie to wygląda. Dobra, dam mu już to przeżyć i zobaczymy, może wybierze pojedynek, oby wybrał pojedynek, wtedy będziemy mieli okazję się sprawdzić, a ja zobaczę, jak działają te pułapki tak swoją drogą. No i mamy pojedynek, okej, na rewolwery, wygląda to epicko, ja na rewolwery nie jestem za dobry. Dobra, trzeba przeładować. Czy to wybucha? Tak, wybucha. Dobra, z lewego. Oj, dobra, zabił mnie. Idziemy do następnego trybu. A teraz coś w klimatach Minecrafta. Jest to kolejna mapa, która wykorzystuje świetnie możliwości CS2 na tej mapie, jak widzicie, Minecraftowej. Każdy blok można zniszczyć, dosłownie każdy blok można tutaj zniszczyć. Dodatkowo jest to zrobione w stylu Hunger Gamesów, także po prostu gdzieś na przykład ukrywają się bronie, tak jak na przykład tutaj. Ale to nie jest najciekawsze jeszcze, bo oprócz tego, że możemy niszczyć wszystko i robić tutaj naprawdę epickie walki, które pewnie pojawią się z ekipą Globali już niedługo na moim kanale, to oprócz tego możecie robić coś takiego. Podchodzicie do TNT, oj, aż zlagowało mnie, ale wystrzeliwuje was to w górę. No, co prawda tracicie troszkę HP, ale generalnie slime block pewnie też będzie działać, także proszę bardzo. Jest to coś cudownego. Da się przebić przez kraty nawet, jest to troszkę trudniejsze, ale się da. Mam na sobie głowę z Minecrafta, jeszcze w niektórych przypadkach jest nawet pelerynka, ale dobra, wystrzelmy się jeszcze raz. Wygląda to bardzo fajnie. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimatach Minecrafta. Zombie Escape. Zombie Escape'y w CS2 mają się bardzo dobrze, jest bardzo dużo pełnych serwerów, a to jest jedna z nowo powstałych map, która jest oczywiście znowu portem z Minecrafta, ale trzeba tutaj docenić, jak ładnym portem jest z Minecrafta, jak widzicie nawet są takie cząsteczki. Trzeba po prostu przyznać, że ta mapa ma niesamowity klimat. Jak sami widzicie, nawet woda jest taka minecraftowa, także to jest niesamowite. Tutaj już co prawda nie jest tak, że możemy zniszczyć każdy blok, bo to całkowicie inny tryb,
ale trzeba przyznać, że robi to wrażenie, jak to wygląda, jakby po prostu Minecraft na shaderach w CS2. A to, co teraz widzicie, to kolejna bardzo ciekawa mapa Zombie Escape, ale to, co jest ciekawe w tej mapie, to to, jak dużo elementów jest tutaj użyteczne. Jak widzicie, wszystkie te beczki są ruchomymi elementami, które w CSGO nie miałyby racji bytu, a przynajmniej nie w tej ilości. W CSGO limit takich obiektów był dość ograniczony, natomiast w CS2 możemy ich mieć dużo, dużo więcej i jak widzicie, jest to możliwe. Na serwerach to działa po prostu i można tutaj nawet do 64 osób grać naraz na takiej mapie i jest to do zrobienia po prostu, jest to do zrobienia. Ale dźwięki tutaj na tej mapie są niesamowite. Dobra, idziemy dalej. Chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Jak mają się multigamesy, minigamesy w CS2? No i żeby to sprawdzić, właśnie wchodzę na jakiś serwer. Jak widzicie, chyba chiński. Jest tu bardzo głośno. Jak widzicie, grają, minigamesy są. Co prawda muszę krzyczeć, bo mapa jest ogromnie głośna i nie można jej wyciszyć. No ale ludzie grają chyba, nie? Chyba jest fajnie. Nie, no dobra, żeby być uczciwym, wszedłem jeszcze na inny serwer i tutaj już jest inna mapa, już nie ma tyle chińskich anime postaci i zobaczymy, jak tutaj się gra. To są LEGO Multigamesy, chyba coś takiego było w CS2 i okej, zobaczymy, czy... Dobra, myślałem, że będzie problem z respem, ale są tu jakieś multigamesy, które najwyraźniej działają. Jest Bunny Hop. Możemy sobie zagrać rundkę, zobaczyć, jak coś się w to gra. Dobra, noscope padł. Wow, kolejny noscope, koniec. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę. I powiem wam tak, serwery społeczności w CS2 mają się całkiem dobrze. Jedyne, jakie mam zastrzeżenia, to to, że większość serwerów to jest albo chińskich, albo rosyjskich, więc Polacy, róbcie więcej ciekawych serwerów. No ale tutaj najwięcej tych graczy jest zdecydowanie. No ale tak, zdecydowanie na takich serwerach ciężej jest trafić cheatera, a jeżeli jest cheater, to od razu jest banowany, więc to już jest duży plus nad serwerami Valve. I na koniec jeszcze jedno. Mapa, którą już dawno widziałem na Twitterze, że była w budowie, była zapowiadana, jest w końcu dostępna już do pobrania w workshopie. Jest to Deterra i wygląda ona naprawdę przepięknie. No, no co mogę powiedzieć, bardzo bym chciał, żeby ta mapa została dodana w najbliższej operacji. Kiedy ta operacja będzie, to już swoją drogą. To jest mapa, którą mogliśmy już widzieć w CSGO, no ale teraz jest już zdecydowanie lepiej zrobiona, ładniej, z wykorzystywaniem nowego światła, nowego wszystkiego, co mamy dostępne w CS2, no i robi to wrażenie. Tak samo jak Demomento, czyli mapa na Wingman, jak widzimy tutaj, mamy troszkę vibe takiego Tuscana, tego Tuscana, którego w sumie znowu nie ma w CS2. No ale tak, brakuje mi nowych map na skrzydłowym, naprawdę już mi się te wszystkie znudziły. Fajnie czasem jakiejś takiej innej mapie pograć niż tylko te Inferno i tak dalej, więc to jest zdecydowanie mapka, która mogłaby wejść. Wygląda naprawdę przepięknie. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz to wszystko po prostu gra. Słyszałem też, że Izak wypowiedział się ostatnio na temat cheaterów i mówił on, że jest taka plotka, że prawdopodobnie teraz dają wolną rękę cheaterom, a potem zrobią AI cheata, który będzie po prostu mega dobry. Czy tak będzie? Miejmy nadzieję, bo to by było na pewno rewolucyjne. Ale ta woda jest piękna, naprawdę, no. Przepiękna.